Budynek sądu, do którego dotarła po długiej tułaczce Danuta Muter i również tutaj wygłosiła swoją wielką improwizację, której nawciskała światu za wszystkie krzywdy. Danuta wdrapała się na schody, dostając lekkiej zadyszki i ciągle nerwowo poprawiając rozprostowaną trwałą na głowie. Jakoś do ludzi musi wyglądać, nie? Że elegancko przyszła po orzeczenia, rekompensaty, odwołania, reprymendy i rekomendacje oraz justacje. Przeczytała wyrytą sentencję znajdującą się nad drzwiami. Sprawiedliwość jest ostoją mocy i trwałości Rzeczypospolitej. I łzy zakręciły się jej w oczach.